Witajcie serdecznie. Dzisiaj kolejna odpytajka i dajcie mi parę parędziesiąt sekund, żeby Wam przedstawić, czym się będziemy zajmować. Zdanie na dzisiaj. Moi rodzice chętnie by Ciebie poznali. Tryb przypuszczający. Moi rodzice chęt... chcieliby Cię poznać. Tryb przypuszczający. Moi rodzice chcieli Cię poznać. Czas przeszły. Jeśli to byłoby możliwe, mój brat chciałby porozmawiać z Waszą siostrą. Jestem szczęśliwa. Byłabym szczęśliwa. Chcieliśmy do Was zadzwonić i porozmawiać o tej sytuacji. My chcemy tam być, gdy Wy przyjedziecie. On chce to widzieć, gdy oni będą tańczyć. Ja bym do niej zadzwonił. Jeśli masz jutro czas, możesz do nas przyjechać. Jeśli macie jutro czas, możecie do nas przyjechać. Ja bym zrobił. On by pojechał. Ona by się uczyła, ty byś czytał. My byśmy poszli. Oni by zostali, wy byście pomogli. Czas tryb przypuszczający, jak słyszycie. Ja byłabym. Ja byłabym zadowolona, gdybyś przyszedł. Drugie zdanie. Połączone z Wen. Ja byłabym zadowolona, gdybyś przyszedł. Ja zawsze chciałem Cię poznać. Oni przyjadą do nas, jeśli mają czas. I zadanie domowe, jak pięknie byłoby być bogatym człowiekiem. To jest zwiastun tej odpytajki, żebyście wiedzieli, z czym się to będzie jadło. Jeżeli Wam temat zainteresował, pozostańcie. Będziemy się bawić i analizować. Słuchajcie, zdanie pierwsze. <laughs> Moi rodzice chętnie by ciebie poznali. Uwaga, odsłaniamy karty. Meine Eltern würden dich gerne kennenlernen. Würden przepuszczenie, wprowadza i kennenlernen poznać okolicznik. Moi rodzice. Kolejne zdanie. Moi rodzice chcieliby cię poznać. Uwaga, odsłaniamy karty. Meine Eltern möchten dich gerne kennenlernen. Patrzcie. O góry jest poznali Poznaliby cię. Chętnie by cię poznali. Nie ma czasownika polskiego, który odpowiada czasownikowi Wörde. My mamy tylko ten człon by. Byśmy. Byście. By. Nie? To jest tłumaczenie czasownika Wörde. A zobaczcie, po polsku mamy czas przeszły. Nie? Poznali. Ale to jest gramatyka polska. Tu chodzi o bezokoliczny Kenlanen. Dobra. Kolejne. Moi rodzice chcieli Cię poznać. Czas przeszły. Czyli tak, by znosili się z zamiarem, mówili o tym, i teraz, skoro dochodzi do poznania, no to się cieszę Meine Eltern wollten dich kennenlernen. Wolten, słuchajcie, to jest czas przeszły, od odwolen. Chcieć. Czyli jest tak. Oni chcieli, to jest wolten Natomiast gdyby było zdanie, oni chcą cię poznać, to byłoby wolen. Meine Eltern wollen dich. Okej. Okay. Kolejne. Moi, przepraszam. Jeśli to byłoby możliwe, mój brat chciałby porozmawiać z waszą siostrą. Zdanie brzmi tak. Wenn es möglich wäre, würde mein Bruder gerne mit eurer Schwester sprechen. Takie to długie zdanie, muszę tutaj zawinąć go trochę. Gdzie to jest? Chyba w... Zawijanie. Tak, żeby to było w całości. No, wenn es möglich wäre, przypuszczenie. Wäre to jest przypuszczenie od sein od czasownika być. Dobra. Jestem szczęśliwa. Ich bin glücklich. Byłabym szczęśliwa. Ich wäre glücklich. Na podstawie tych dwóch krótkich zdań chciałem pokazać różnicę między zdaniem w czasie teraźniejszym jestem a trybie przypuszczającym byłabym. Chcieliśmy do was zadzwonić i porozmawiać o tej sytuacji. Chcieliśmy, uwaga. Wir wollten euch anrufen und über die Situation sprechen. Chcieliśmy, czas przeszło, wolen. My chcemy tam być, gdy wy przyjedziecie. Wir wollen da sein, wenn ihr kommt. Wenn, jeśli, ja kommt. Oni, przepraszam, on chce to widzieć. Tutaj już ten kolor zielony przesunę na dół trochę. On chce to widzieć, gdy oni będą tańczyć. Zdanie brzmi „Ea er wird das Sehen, wenn sie tanzen. I tutaj w nawiasie werden jako takie precyzyjne czas przeszły. Natomiast bez tego werden dałoby się przeżyć. Kolejne zdanie Ja bym do niej Zadzwonił Czyli Ich würde Sie anrufen Pamiętajcie, anrufen jest czasownikiem Z akusatywem, anrufen kogo Co Jeśli masz jutro czas Możesz do nas przyjechać Zdanie brzmi następująco. Wenn du morgen Zeit hast, kannst du zu uns kommen. Wenn wyrzuca czasownik hast na koniec. Przecinek i po przecinku zdanie musi się rozpocząć czasownikiem, w tym przypadku kannst. Ten szyk spowodowany jest spójnikiem wenn, który stoi na początku. Kolejne zdanie. Jeśli macie czas... Jeśli macie jutro czas, możecie do nas przyjechać. To jest podobne zdanie co u góry, tylko że zmienia się osoba. Nie ty, tylko wy. Wenn ihr morgen Zeit habt, könnt ihr zu uns kommen. I tu zrobiłem przykłady przypuszczeń w różnych osobach z różnymi czasownikami. Ja bym zrobił. Ich wyodę coś tam machen. On by pojechał er würde fahren Zwróćcie uwagę że jest czas przeszły zrobił pojechał uczyła czytał natomiast to nie jest czas przeszły to jest element gramatyki polskiej kiedy mamy przypuszczenie ja bym ty byś on my byśmy wy byście i mamy wtedy formę czasu przeszłego nie ja bym zrobiła ja bym pojechała a tu jest pojechać ona by się uczyła kolejne zdanie Ojej, nie to chciałem zrobić. Sie würde lernen. Ty byś czytał? Du würdest lesen. My byśmy poszli. Wir würden gehen. Napiszmy to. Nie chcę mnie słuchać. O, jest. Oni by zostali. Sie würden hmm? bleiben. Wy byście pomogli. Ja würde helfen. Tutaj znowu powtórzyłem motyw z czasownikiem być, czyli wiadomo sein, ja byłabym, ich wejre. ten temat się powtórzył. I teraz zdania. Słuchajcie, patrzcie to. Dam na zielono, żebyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy. Ja byłabym zadowolona, przycinek, ty byś przyszedł. Na razie te zdania nie są połączone ze sobą sensownie. Dałem tylko formy tego zdania. Za chwilę to będziemy łączyć. Jak to zdanie zabrzmi po niemiecku? Ich wäre zufrieden. Du würdest.com. W tym zdaniu chciałem wam pokazać, że jest przypuszczenie Wejre. Byłabym. I tutaj żadnego innego czasownika nie potrzeba. Wejre już jest przypuszczeniem. A drugie zdanie, ty byś przyjechał, przyszedł, du kom, würdest, würdest w przeciwieństwie do wejre potrzebuje drugiego czasownika. Würdest oznacza ty byś. Du würdest oznacza ty byś. I jest pytanie, co? Co zrobił? I brakuje czasownika. Dlatego jest komen. Podkreślam to, ponieważ uczennica właśnie zwracała uwagę na to, że myli jej się wejre z würde. Nie? Wejra jest samowystarczalne. Wręcz nie może się pojawić z innym czasownikiem, bo to jest zain. A wyjadę potrzebuje czasownika, żeby dokręcić do, do znaczenie, dopełnić o co chodzi. Ty, ty byś przyszedł. I teraz zdanie pełne. To pod spodem. Ja byłabym zadowolona, gdybyś przyszedł. Ich wäre zufrieden, wenn du kommen würdest. Wen, słuchajcie, spójnik wen powoduje, że czasownik würdest, ten, no to jest posiłkowe, nie? Operator, mówiąc po angielsku, idzie na koniec. Wen spowodowało, że würdest spada na koniec. Oni chcą być od siebie jak najdalej. Znaczy, wen nie, to czasownik chce być najdalej, dlatego się umieścił w tym miejscu. Ja zawsze chciałem Cię poznać. Kolejne zdanie. Ich wollte Dich immer kennenlernen. Oni przyjadą do nas, jeśli mają czas. Sie kommen zu uns, wenn Sie Zeit haben. I zadanie domowe, słuchajcie, napiszcie je w komentarzu. Jak pięknie byłoby być bogatym człowiekiem? Znajdźcie sobie, jeżeli macie z tym problem. Zainspirowałem się piosenką, gdybym był bogaty z, z, z filmu, czy z opery, czy z teatru, jak to nazwać, nie? Skrzypek na dachu. I tam jest ta piosenka. Gdybym był bogaty. Trochę przerobiłem to zdanie, ale te słowa, które. Potrzebne są w, tym, w tej piosence. Możecie sobie tekst znaleźć. Albo bez, bez zaglądania do tekstu, myślę, że możecie też to stwierdzić. Nie? Dobrze, bardzo Wam dziękuję. E, zapraszam Was do tego, żebyście to tłumaczenie umieścili w komentarzu poniżej tego filmu. E, zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Czyli zamiast subskrybu, subskrybuj, kliknij, żeby było subskrybujesz. To jest pierwsza prośba. I to subskrybujesz, kliknij jeszcze raz i wybierz, u góry jest taki biały dzwonek, dzwoneczek, wszystko. Bo normalnie masz ustawienia na czarnym dzwoneczku spersonalizowane, tak to się nazywa, a ma być biały dzwoneczek, wszystko. Co to oznacza? Niemniej, nie więcej niż to, że deklarujecie, znaczy deklarujecie. Będziecie powiadamiani o wszystkich moich najnowszych filmikach czy postach na moim kanale, co jest dla mnie bardzo ważne. Bardzo Wam dziękuję za, tą, za, tą, za to spotkanie, za tę odpytajkę, którą zrobiłem. No i czekajcie na kolejne. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. Hej.